Ulepimy dziś bałwana. Myślę, że wielu z nas zadało sobie w ten kwietniowy poranek to pytanie, a może nawet wielu z nas pokusiło się o to i rzeczywiście takiego bałwana ulepiło. Ale śnieg w kwietniu nie powinien nikogo dziwić, bo przecież bywały i takie zimowe majówki. Tak czy owak wszyscy tęsknimy już za wiosną, a także za latem, kiedy będziemy mogli tutaj na Wyspie Bolko wypoczywać, czy to na pomostach, czy po prostu gdzieś siedząc na ławeczce. Ale miejsce to zmieni się nie do poznania już niebawem. I wówczas przyda się bardziej rozbudowany ekwipunek niż tylko leżak, do którego przywykliśmy będąc tutaj na pomostach, ale na przykład będzie warto mieć ze sobą kapelusz, czy też jakieś kółko, materac, jakieś zwierzaki dmuchane, co kto lubi, bo powstanie tutaj miejskie kąpielisko. Może nie będzie ono jakieś ogromne, no bo przestrzeń jest ograniczona, ale będzie alternatywą do obleganych wakacji kąpielisk Bolko i Malina. Plan jest następujący. Na brzegu powstanie piaszczysta plaża z parasolami, które osłonią nas przed intensywnym letnim słońcem. Takie parasole już znamy, bo przecież występują one czy to na basenie letnim Błękitna Fala, czy właśnie na kąpielisku Bolko. Oprócz tego będzie wyznaczona strefa dla najmłodszych ze zjeżdżalnią, tak żeby oni mogli bezpiecznie spędzać czas w wodzie, oczywiście pod opieką osób dorosłych. Tutaj te pomosty już niedawno były wyremontowane. To oczywiście pierwszy etap rewitalizacji tego miejsca. Czekamy na kolejny plan zagospodarowania. Jest już gotowy, a wczoraj na sesji Rada Miasta wyraziła zgodę na przesunięcie pieniędzy właśnie na to zadanie. Odliczamy zatem czas. Przygotowywany jest także szczegółowy regulamin, ponieważ no, jest to miejsce wyjątkowe. Wyspa Bolko, nieopodal znajduje się ogród zoologiczny. Zatem będzie się trzeba tutaj odpowiednio cicho zachowywać, no ale oczywiście chodzi o to, żeby było tutaj komfortowo, kulturalnie, a przede wszystkim, żeby można było wypocząć. W najbliższych tygodniach ruszą prace, no i myślę, że jeżeli nie z początkiem sezonu, no to gdzieś w połowie to kąpielisko powinno ruszyć. Zatem przygotowujemy już stroje kąpielowe i odliczamy dni do właśnie rozpoczęcia sezonu kąpielowego tutaj na Wyspie Bolko.